świadectwem dokonań ostatnich kilku. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Patrząc na Państwa, którzy tutaj przyszli, bardzo Wam dziękuję za to. I patrząc tak na Was, przychodzą mi na myśl w tym momencie słowa wiersza poety Adama Ziemianina. A nam się przyda taka chwila, aby nad życiem się zatrzymać. Proszę Państwa, zatrzymajmy się nad tym życiem. Popatrzmy na bieg historii, który został utrwalony na zdjęciach, przedstawiając nie tylko nas współczesnych, ale również tych, którzy mieszkali tutaj przed nami, na pierwotnych mieszkańców wsi Mogiły, Bieńczyc, Krzyżyn, Reszowa, Grębałowa, Luboczy. Ich potomkowie przyszli tu dzisiaj. Niektórzy są ubrani na ludowo. Bardzo serdecznie im za to dziękuję. Dziękuję, że jesteście. Bardzo się cieszę z tego powodu. Spędziliśmy wiele chwil na rozmowach, na poszukiwaniu tych zdjęć. Cząstkę, zaledwie 50 możecie zobaczyć na północnej pierzei tej wystawy, jeśli można tak powiedzieć, spośród 5000, które są na twardych dyskach komputerów, na płytach CD. Co już mi mogę powiedzieć?